Jak nazwa sugeruje, obrazek wyróżniający ma za zadanie wyróżnić nasz wpis. A to oznacza, że jest to swoista twarz naszego wpisu, czy też okładka naszego wpisu, która jest wykorzystywana na stronie głównej, czyli obrazek tytułu i ewentualnie zajawka. Jak jest wykorzystywana również na stronie samego wpisu. I tak, zanim zaczniemy w ogóle wykorzystywać obrazki wyróżniające na naszej stronie internetowej, warto sprawdzić, jakie są wytyczne motywu który jest wykorzystywany w naszym serwisie. Wynika to z tego, iż różne motywy w inny sposób podchodzą do obrazków wyróżniających i mogą mieć swoje wymagania co do ich wielkości w odniesieniu do szerokości i wysokości. Oczywiście my nie musimy idealnie dopasowywać się do wytycznych danego motywu, ale jeżeli zależy nam na stuprocentowej kompatybilności, jak i na tym, aby zdjęcia były najwyższej jakości. To oczywiście trzymam się wytycznych. Inna sprawa jest taka, że dobre motywy radzą sobie całkiem przyzwoicie z obrazkami wyróżniającymi, które są zapisane w różnych rozmiarach. A ja w moim przypadku posługuję się standardowym motywem WordPressa na rok 2017, czyli jest to 2017. I aby sprawdzić, jakie wymiary powinien mieć obrazek wyróżniający w odniesieniu do tego motywu, to skorzystałem z wyszukiwarki internetowej, wpisałem nazwę tego motywu, czyli 2017. Obrazek wyróżniający, ale po angielsku. Enter. I przechodzę na stronę kodeksu. Spoglądając na wytyczne widzimy, że obrazek wyróżniający powinien mieć 2000 na 1200 pikseli, czyli całkiem sporo. Ja nie będę posługiwał się takimi rozmiarami. a One oczywiście biorą się z tego, że ten motyw kładzie dosyć duży nacisk na obrazek wyróżniający. Oprócz tego w tym miejscu zauważymy, że obrazki w odniesieniu do wpisu dwukolumnowego powinny mieć szerokość 525 pikseli, a w przypadku jednej kolumny jest to 740 pikseli. Oczywiście nie mam takiej wartości po stronie ustawień naszego WordPressa, ale nie jest to problem. Widzieliśmy w jaki sposób motyw dynamicznie pomniejsza obrazki, tak aby zmieścić je w szerokości kolumny. Ale to oczywiście jest zależne od jakości samego motywu, którym się posługujemy. A ja może powrócę do wpisów. Ok, jeżeli zaznaczę chociażby ten obrazek, to już wiemy mniej więcej skąd ten wymiar, czyli 525x328. A jeżeli chodzi o sam obrazek wyróżniający, to my posługujemy się blokiem obrazek wyróżniający. Jeżeli go nie ma, to zaglądamy do opcji ekranowych, klikamy na linku, przechodzimy do biblioteki, a ja w tym przypadku przeciągnę i upuszczę dedykowany obrazek. Dobrze, zaznaczę i skorzystam z polecenia wstaw obrazek wyróżniający, a następnie zaktualizuj. W tym przypadku mamy do czynienia z obrazkiem, którym posługiwałem się w poprzedniej lekcji, aby pokazać edytor obrazu. Także my za pomocą tego edytora obrazu moglibyśmy przygotować taką wersję obrazka, a następnie posłużyć się nią z poziomu biblioteki. Jednakże, jak wspomniałem w poprzedniej lekcji, ja jednak wolę korzystać z zewnętrznych programów do edycji grafiki i tam przygotowywać docelowe obrazki. A w tym przypadku mój obrazek ma wymiary 1200 na 520 pikseli, czyli o wiele mniej niż rekomendowane 2000 na 1200 Dobrze, jeżeli chcemy usunąć taki obrazek wyróżniający to korzystamy z polecenia Usuń obrazek wyróżniający Aha, i oprócz samego bloku obrazek wyróżniający my nie mamy właściwie możliwości, aby sprawdzić w jaki sposób ten obrazek współgra z naszym wpisem po stronie panelu admina także musimy przejść do strony głównej I poniżej znajduje się mój wpis wraz z obrazkiem wyróżniającym, czyli grafika komputerowa. Obrazek jest automatycznie linkiem. Możemy na niego kliknąć i przejść do zasadniczego wpisu. No dobrze, jeżeli chodzi o obrazek wyróżniający to wszystko, ja w tym miejscu oczywiście zachęcam do tego, aby zanim przejdziemy do tworzenia jakiejś treści na naszej stronie internetowej, dobrze rozpoznać wymagania szablonu, którym będziemy chcieli się posługiwać.